Witam, jestem Sąca, a to będzie poradnik, jak stworzyć wytwarzacz Cobblestone'a w 1.8 i w 1.0. W ogóle to będzie pokwantowane, bo to będę budować w 1.8, działa to w 1.0, a pokazuje to w 1.7.1. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. To jest to wytwarzacz Cobblestone. Jak widzicie, jest off i Cobblestone się nie wytwarza. Po przeciągnięciu dźwigni wytwarza nam się cobblestone. Produkuje on się niestety powoli. Co jedną krateczkę. Ale dostajemy go tyle, ile będziemy potrzebowali. W tym przypadku z jednego dostaniemy raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć cobblestone'a. Tam radzę nie kopać, bo nie ma po co. No, tam też jest, ale no nie psujmy tej zabawy. 10 cobblestone możemy wytworzyć na raz. Ups, muszę przejść. Hop. Okej. Okay. No, a kiedy mamy off, możemy śmiało kopać i nic się nie dzieje. Tak. Bardzo fajnie. Może przejdę do teorii i... za chwilę przyjdę, jak to zbudować. Dobra. To tak. W teorii. Jak to będzie wyglądać? Pójdźmy może na dach. Na dole jest mechanizm. On oddziałuje na piston, który na sobie się porusza, a potem znajduje się woda i lawa, które tworzą... Sorry, przeszkadza mi to. Które tworzą cobblestone. No to odcina dopływ prądu do pistona, do tłoka, przez to tą naszą dźwignią. Przez to nie produkuje się. Po przeciągnięciu na pozycję on produkuje się. Tak. Wiem, że możecie tego nie kapować, ale okej. Okay. No to trochę dla mniej rozumnych. Tutaj znajduje się system, tu jest odcinacz systemu, to przerywa działanie, a gdzieś tu, oh fuck, spieprzyłem, mam nadzieję, że daleko ta lawa nie szła, a tu znajduje się woda i lawa, które tworzą kobla. Dobra, a teraz przejdźmy do instalacji. Witam, to znowu ja, a tutaj jak będziemy to budować? No to tak, zaczniemy może od samej budowy. Tak? No, a kurde. Na pewno przyda nam się tak, łopata. Łopata, rzecz wymagana. Niezwykle. Do tego jakieś tworzywo, żeby to zakryć naszą pracę. Nie może być drewniane, bo się podpali od spływu lawy. No to ja użyję sandstone'a. Jeden, zwykły piston, jeden klejący piston. No, co tu jeszcze? Na pewno będą nam potrzebne. Tak. Jeden redstone torch, jedna dźwignia i jak najwięcej redstone'a. A więc tak, jeszcze jednak coś nam będzie jeszcze potrzebne, zgadza się. Będzie nam potrzebny kubełek, pusty kubełek w razie czego. Kubełek z wodą i kubełek z lawą. Przejdźmy do rzeczy. A więc tak, na początku... polecam zrobić test jakiś. Tak, powiedzmy, że on będzie się ściągać w tą stronę. Czyli... I będzie gdzieś tu zbudowane. Dobra. Budujemy tu dziurę. Zgadza się, dziurka. Taka. To zakryjemy. Dobra. I tak...
tu będziemy potrzebować. Wylewamy wiadro wody. No dobra, nie będzie tu. Czekajcie. A, wiem, co jeszcze będzie nam potrzebne. Właściwie to nie będzie tak bardzo potrzebne, ale kilof. Rzecz będzie troszkę potrzebna. I tu będzie nam się robić cobblestone. Okej. Dobra. I teraz będzie ta lepsza część tego wszystkiego, czyli już zabawa. Z pistonami i TP. No to będziemy potrzebowali tak. Co ja wziąłem? Hop, hop, hop. Tu, w tym miejscu, będziemy musieli postawić zwyczajny tłok. Następnie zbudujemy taką mniej więcej dziurę. Znaczy przejście do tego tłoka i budujemy dalej jakąś większą dziurę. Będzie dość wielkości dużą, w razie czego będzie trzeba jeszcze ją poprawić. Ponieważ w niej będzie ukryty, właściwie nie ukryty, ale w niej będziemy trzymać nasz, nie będziemy budować nasz mechanizm, który będzie po prostu brał i zasilał naszego pistona, aby mógł wytwarzać cobblestone. Dobrze. A zatem ja tylko zrobię coś na speeda. Tak. Dobra, może jeszcze. Tu troszkę. Dobra, powinno starczyć. Dobrze, więc przejdźmy do rzeczy, co potrzebujemy. A jednak, kurde no. Ja to jednak nie mam szczęścia. Musimy jeszcze tu rozkopać. Tak wymagane, żeby jeszcze tu rozkopać. Okej. Już powinno być dobrze. W razie czego jeszcze poprawimy. Dobra, i teraz co należy zrobić? Musimy zrobić, położyć klocek i dać na niego redstone'a. I to wszystko z redstone'em. Oczywiście musiałem jak zwykle o czymś zapomnieć, moi drodzy przyjaciele. Zapomniałem o repeaterach. To, co daje tu główną część tego wszystkiego. Dobra, i dajemy teraz sobie. I dajemy repeatery. Najlepiej dwa. Jednak ilość już ich zostawiam wam. Na przykład dajmy 3. Tak. I na przykład tu. Raz, dwa i 3. I następnie podprowadzamy tu do tego. I ustawiamy taką szybkość, jaką nam odpowiada. Powiedzmy 3. Dobrze, taka prędkość według mnie będzie bardzo mała, ale przynajmniej skuteczna. Następnie podprowadzamy co do tego, co jest znowu. Kurde, ja mam zawsze z tym problemy. Ja tego po prostu nie kumam czaczy z tym. Rozumiecie to? Bo ja nie, normalnie. To będzie trzeba zrobić tu. No. Kurde. Kiedyś jakoś normalnie to robiłem. No co jest? Kurde, mol. No. Przecież ten piston powinien działać. Czemu nie działać, że głupi pistonie? Ej. No głupota, ja pierdolę. A no tak, jak zwykle zapominam. Przykro mi bardzo, ale jak zwykle mój czaderski umysł jest do bani. O, tak. Musimy rozkopać tętę. No tak. Czekajcie, na 12 kratek, licząc z tym. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa. Okej. I rozkopać
tu, aby móc mieć do tego dojście. Moje będzie dojście tylko z jednej strony. Dobra. I to wszystko w tej kwestii. Przechodzimy dalej. No, było łatwiutkie. Teraz ono będzie się tworzyć do pokazania. Widzicie? Bierze, zabiera. Bierze i zabiera. Nie, no dobra, za wolno to idzie. Powiedzmy, że... O. Nie. Powiedzmy, że o, minimalnie. Tak. Dobra. I widzicie? Tworzy to nam... Nie za szybko. Chyba teraz jest dobrze. Tak. I teraz należy to tutaj wstawić dowolny nasz materiał, jakim chcemy. Pozwólcie jednak, że najpierw udam się na spoczynek w łóżeczku. Yupi. All day, all night. Dobra. I teraz sobie bierzemy, prześpimy się. I tak. No i musimy to wypełnić. Przecież, no dobrze, wszyscy o tym wiemy, tak? Ludzie, przecież byśmy no, nie mieli, gdyby nie to, że to trzeba wypełnić. Nie, dobra, pomyliłem się, kurde, głupio teraz gadałem. Sorry. Zdekoncentrowany, bo właśnie przyszła do mnie pewna osoba i dała mi cuksy. Dobra. No i dobra, jest. I tu jest wszystko praktycznie. To też jest ładnie, tu też. Teraz będzie tylko zabawa z pistonami. A to też już nie jest jakąś dla nas szczególnością. Prawda? Dobra. Dowolny materiał. Ja biorę brick, bo go trochę mam. Dobra. To nie będę chyba tego zabudowywał, chociaż dobra. Może to zabuduję. I tu damy. Okej. Okay. Nie wiem, czy to tak ujdzie, jak ja bym chciał, ale jeśli się da, to będzie gites. Majonez, a jak nie, to nie. Chodzi mi o taki efekt. Chyba tutaj dajmy... Bo coś mieliśmy tego liwe i teraz go wykorzystamy. Tak, i on będzie blokować nasz system. I teraz druga rzecz. Jakoś to trzeba ładnie zakryć. Okej. Czyli tu będzie zakryte. Tu się produkuje. Czyli tu będzie nasza dźwignia. I tutaj jest o tyle ładniej, że napis... gdzie ja mam tabliczkę, bo gdy w niej drzwi powinna być. Okej. I tutaj damy napis. I na przykład on... On i produkt, to znaczy, że jest produkcja i off, czyli że nie produkuje. Dobra, i teraz łatwizna. Teraz wystarczy, że to zabudujemy. Ja tylko nie będę zabudowywał, tylko mniej więcej samo to, jak ładnie, żeby to tak wyglądało. O, widzicie? Tak. Tutaj też to trzeba zabudować. Tego już nie będę zabudowywać. To już sami sobie zabudujcie, ok? Tak. Bo tu nie ma nic szczególnego. Tak, zwyczajne zabudowanie. Proszę. Zwyczajnie to zabudowujecie i możecie się cieszyć waszym koblem. Pozwólcie, że wyłączę dla pokazania. Następnie zbieramy naszego kobla, którego otrzymaliśmy w magiczny sposób. I następnie, jak potrzebujemy jeszcze więcej, bo mamy tylko 10, wybierzemy i dajemy on.
Ja nie użyłam tak jak inni, że tak niszczysz. No bo jak on mi na osób tutaj spawni, to mi się tak nie podoba. Wolę poczekać, aż mi się na przykład wszystko zrobi, dopiero zatrzymać produkcję. No to to wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobała ta produkcja. No. I to wszystko w tym odcinku. Wielkość, którą ja zbudowałem, wygląda to mniej więcej tak. Zajmuje to mniej więcej tyle. Trochę miejsca zajmuje, wiem. No ale nic. No to to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia z kolejnymi tymi moimi odcinkami co do Minecraft budowle. No to cześć wszystkim i na razie.